Ich wszystkich już nie ma. Nie ma ojca, nie ma matki, nie ma siostry. W dom rodzinny najbardziej świadomie są jakieś takie przebłyski z dzieciństwa, spacery za miastem, jakieś imieniny, jakieś bale, które się odbywały, te powroty z bali, niekiedy kłótnie rodziców, ale i też momenty szczęścia, moje kłótnie z siostrą. Konrad dał oddech polskiemu baletowi. To, że on przywiózł to, co się działo na świecie, tę technikę Cunninghama połączoną z techniką Marty Graham, sposób nowego myślenia o balecie. Tego wszystkiego nie było do tej pory. Dał taką bazę dla powstania takiego współczesnego myślenia o balecie. Na co dzień był nieznośny. Był nieznośny. Potrafił nam dać tak w kość, że gołymi rękami chciało się go dusić. No ale ważny był efekt tej pracy, a nie nasze emocje. Iwona, w twoje prawo! Całej tej przestrzeni, o którą walczyłem, nici, po prostu nic. Stół zostaje w tym samym miejscu, klomp cofamy. Tak, na pierwotną... Tak, żeby oni mieli gdzie tam... i tak dalej. To nie jest duży facet. Czapką pani go przedłużyła. Nie na nutkę jest. O, on robi. On robi. On pamięta i on robi i chce. I wygląda i brzmi. Nie wiem, czy zdążymy całe, ale spróbujemy, ile się da, żeby wieczorem mógł być światła klis. A jutro od rana będziemy robić werbum. Znaczy skończymy. Wolałbym, panie dyrektorze, żeby pan mówił zrobię. Że nie my, zrobię. No, tutaj cały zespół będzie działał na to. A z tym wózkiem fryzjera nic nie zrobiłeś. Teraz jak będziesz sprzedawał, to rzeczywiście mam to, mam to, mam to, mam tamto. O, ręce, dłonie, a może grabie do ogrodu. To znowu jest nienaturalne. I się ktoś nadzieje na to, albo przodem, albo tyłem. Teraz już mnie nie widzisz. W życiu prywatnym w domu był naprawdę uroczym, wspaniałym partnerem, póki byliśmy razem. Natomiast w pracy różnie to bywało. Ja sama zresztą potem będąc już samodzielna, kiedy tworzyłam swoje pozycje na scenę, też przecież wydaje mi się, że byli tacy, którzy bardzo cenili pracę ze mną, a byli tacy, którzy mnie po prostu nie znosili. Jest to... Myślę, że Konrada również to nie ominęło. Był bardzo trudny w pracy.
nie mówię tego wszystkiego dlatego, że kiedyś byłam jego żoną, że byłam jego tancerką, tylko dlatego, że rzeczywiście był wspaniałym twórcą. To jest wielki tancerz i wielki choreograf. Tworzył nie baleciki, to były balety, które posiadały wagę artystyczną, ciężar artystyczny niezwykły, że to było genialne łączenie plastyki z baletem. On myślał o spektaklu jako całości, że nie było osobnej scenografii, osobne kostiumy, osobny taniec. To było wszystko sumą. Wspaniała muzyka, wielka muzyka i polska, bo przecież i Pendereckiego jako pierwszy, i Kilar. Także myślę, że to są, że to był największy twórca baletowy w ogóle w Polsce, uważam. Nie było nikogo takiego, kto by ani przed nim, ani po nim, kto byłby mu w stanie dorównać. Różnie mnie wspominają, ale jednak dominuje zawsze życzliwość. Życzliwość i zrozumienie dla trudności mojego charakteru i takich właśnie spraw. Ja kocham ludzi. Człowiek to dla mnie jest warsztat, nad którym pracowałem, kształciłem. Z nim to bywa różnie z tym zdrowiem. Bywa różnie i ja nie zawsze jestem w bardzo dobrej formie, ale jeśli chodzi o głowę, to jest dobrze, tylko reszta nie bardzo posłuszna. No, powiedziałem przed chwilą, że jestem pusty jak garnek. To znaczy, że niekiedy gorące, ale pusty. Ale już jestem zmęczony znowu i ja bardzo dziękuję. No już. Zegar wybił na czas.